Patryk Klofik, pomocnik Zawiszy Bydgoszcz. Wyniki sparingów są sprawą drugorzędną, ale ostatnie rezultaty nie napawają optymizmem. Dzisiaj straciliście kolejne dwie bramki. Ta gra w defensywie nie jest najlepsza. No jeśli chodzi o te sparingi, no to na pewno nie jest to liga, także przygotowujemy się, mamy jakieś tam schematy gry i próbujemy tego, bo akurat jest teraz czas na to. No mi się wydaje, że z dniem pierwszego meczu na pewno wszystko się ułoży i będziemy te mecze wygrywać. A to natężenie sparingów nie zostawia jakiegoś śladu na organizmie? Czy momentami widać, że jak przychodzi ta 70. minuta, to już brakuje tej dynamiki w nogach? No na pewno, no, cały czas praktycznie gramy na boiskach sztucznych, wiadomo jaka jest pogoda w Polsce, także nie trenujemy na boiskach trawiastych, także na pewno daje to jakieś tam znaki. Mi się wydaje, że trenujemy też bardzo ciężko, także mi się wydaje, że z czasem ta lekkość przyjdzie na pewno. No ale twoja forma jak na razie jest bardzo dobra, trzecia bramka, w sobotę dwie, dzisiaj jedna. Czy myślisz, że tą postawą w sparingach wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie Zawiszy? No mi się wydaje, na pewno coś tam trenerowi pokazuje. Myślę, że jestem jeszcze daleki od mojej optymalnej formy, także na pewno będę się starał i będę walczył o ten skład, żeby wyjść w pierwszym meczu w podstawowym składzie. Zaskoczyła cię rywalizacja, taka duża rywalizacja w drugoligowym klubie? Czy zaskoczyło? Nie, no w każdym klubie jest rywalizacja, także czy to jest Zawisza, czy zespół ekstraklasowy, czy pierwszoligowy, także na pewno zawsze jest rywalizacja, także ja nie byłem na to przygotowany i daję z siebie maksa w każdym meczu. No właśnie, potem niebawem wiosna, runda rewanżowa, na co liczycie? Będzie awans? No myślę, że wszyscy w Bydgoszczy liczą na awans, także bym był nienormalny, gdybym nie liczył na awans.